można zadać pytanko takim dziewczynom prościutkie. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ja też nie wiem. Ale coś do głowy przychodzi. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Nie, nie mam pomysłu. No ja też nie. Piekarz. A jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Nie wiem. Czemu? Są takie podchwytliwe pytania. No, oświeć nas. Dlaczego? A co wam do głowy przychodzi? Nic. Bo to mój palec. To było dobre. No, to było dobre. Nie powiem, że nie. A wiesz, dlaczego piekarz? Dobra. Miłego, miłego. Mocne żarty. Powiem, że nie. Tylko takie mamy. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? O, za późno wyjęty. Dobrze, a jeszcze mam jedno pytanie. Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. A co panu do głowy przychodzi? No nic. Nic, co można by powiedzieć. Bo to mój palec. No właśnie. Dzięki, miłego. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Oj nie, to będzie nie wypał. Nie wiem, nie wiem. Co do głowy przychodzi? Powiedz jeszcze raz. Kobieta w ciąży i spalony chleb. Nie wiem, nie wiem. Za późno wyjęty. Ja. Dzięki, miłego. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? O Jezus Maria, nie wiem. A co ci przychodzi do głowy? Nie mam bladego pojęcia. To jeszcze jedno pytanko. Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Chopin grał jeden palcem? Dlaczego nie grał tym palcem? Nie mam pojęcia, ale miał go przecież. A dlaczego nie grał? Tym. Tutaj. Nie mam pojęcia. Ale tym tutaj, dlaczego nie grał? No bo to jest twój palec. Dobrze, dobrze. Widzisz, udało się. Za 10 razem się udało. Pani, proszę nam powiedzieć, dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Nic o tym nie wiem. Dlaczego mógłby nie grać tym? Takiej informacji, czy nie grał. Po prostu nie wiem. Na pewno nie grał tym palcem, co pokazuje. Nie wiem, nie wiem, nie odpowiem panu. Nic pani do głowy nie przychodzi? Nie. Coś na pewno pani do głowy przychodzi. No to, że Chopin grał, to na pewno wiem, ale... Ale dlaczego nie tym palcem, co pokazuje? Może nie posiadam, ale nie wiem. Bo to mój palec. No. Dziękuję. Ja nie wiem, Sać. Nie wstydzić! Kamera nie gryzie. O, gdzie na czerwonym? Gdzie na czerwonym? Zaraz po policję zadzwonię. O, tak stoi. Dzień dobry. Pytanko takie mamy. Kobiety będą wiedzieć. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? O Jezu, kochany, ja nie wiem. Nie wiem. Masz jakiś pomysł? Nie, nie mam, bo o czymś innym myślę teraz. Przepraszam bardzo. Nie pomoże. Dziwne pytanie. Nie wygląda. No coś tam widziałem, że pani nagie. Mam do ciebie. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Kurde, nie wiem, zagiełeś mnie. A coś ci do głowy przychodzi? Nie wiem, o czymś innym myślałem zupełnie ten, więc... No dobra, to nie zawracamy. Miłego, dzięki. Pytanie mam do pana. Pytanie. Proszę nam powiedzieć... Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? No, zły temat znalazł do mnie. Nie wiem. A co panu do głowy przychodzi? Naprawdę nie wiem. Szkoda. To jakaś jeszcze młoda dupa. Dobra, to miłego. O, dzień dobry, wreszcie pana spotykam. A to jak się pani na pisaniu umówiła, to dopiero teraz. Jakiś konkurs? Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? O matko. Kobietę w ciąży. I spalony chleb. Boże, nie wiem. Co do głowy przychodzi? Teraz to nic. Coś pan podpowiada, ale nie wiem co. Kobieta w ciąży i spalony chleb. Co ich może łączyć? Kobieta w ciąży i spalony chleb. Nie wiem. Piekarz.
za późno tu i tam wyjął. O matko. A wie pan, co miałam powiedzieć? Nie wiem. Spalony tatuś. No w sumie tak, jak też... przenośni, no nie? Też by to pasowało. Taka randka w ciemno, a tutaj później, no, spalony tatuś. No, po marihuanie spalone. Też. To jeszcze jedno pytanko zadam. Pani za legalizacją marihuany. A co to takiego? Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? To akurat pytanie byłoby idealne dla mojego syna, bo gra na klawiszach. Może on by podpowiedział. A dlaczego? On grał na dwie ręce, więc... A dlaczego Chopin nie grał tym palcem, tym tutaj? Tym nie, bo to jest pana. Dokładnie, to była odpowiedź. Dobre, takie pytanie. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Trudne pytanie. Bardzo łatwe. Kobieta w ciąży i spalony chleb. Co ich może łączyć? Nie wiem. Za późno wyjęte. A. Okay. Miłego. W koszyku były 3 jabłka. Wzięła pani 2. Ile ma pani jabłek? W koszyku były 3, tak? Wzięła pani 2. Ile ma pani jabłek? Mam 2. Dobrze. Co łączy kobietę w ciąży i spalony chleb? Dlaczego akurat do mnie ten mikrofon? Bo się odezwałaś. Co łączy co? Kobietę w ciąży i spalony chleb. A właśnie rozmawiamy o kobietach w ciąży, by the way. Tak. Żadna nie jest. Albo nie wie, że jest. Oby nie. Nie wiem, no nie mam żadnego pomysłu, co łączy kobietę w ciąży i spalony. Pomóż koleżance. Też mi ciężko powiedzieć, wiem, że to pewnie wyląduje na YouTubie, więc nie będę się odzywać. To jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Są takie głupie pytania. To jeszcze jedno pytanie. Były w koszyku były 3 jabłka. Wzięłaś 2, ile masz jabłek? W koszyku były 3. Wzięłam 2. Mam 2. Dobrze. Pierwsza odpowiedź to było za późno wyjęty. A druga to mój palec. Dobra, miłego dnia. Na razie. Czytać? To chyba normalne, jak jest się w związku, to się czyta wiadomości drugiej osoby.